Siema, z tej strony Kamil. Cześć Chciałbym Kamilu. zadać Darek. Słucham? Cześć Kamilu. Nie Cześć, słychać. Bardenga. Chciałbym zadać Darkowi parę pytań matematycznych. Wiedziałem, że to kurwa Kurwa. będzie. Dobrze. Dobra, Darek. Na pierwszy ogień idzie tak. Ile to jest 2 plus 2? Dobra, nie róbmy se jaj, kurwa. Nie róbmy se jaj. Cztery. Nie róbmy se jaj. Dobra, Darek. 6 razy 6 plus 2. 38. Dobra. A nie podpowiadaj. 2 plus 2 razy 2, Darek, ostatnie. Dobra, spadaj, 6. gościu. Spadaj, spadaj. Ciągnij fitę, Dzieku kurwa. dziękuję ci, kurwa, za pytania. Ciągnij się ty, kurwa. Ciągnij się, kurwa, pajacu. Pajacu, ty jesteś nie pajac, możesz kurwa. odpowiedzieć na takie Ty pytania. jesteś pajac. Uważasz, że ci jest ktoś na... Halo? Halo, halo, jesteś na linii. Witamy. Cześć, Mikołaj Spruszkowa z tej strony. Witamy. Do kogo masz pytanie? Cześć, Cześć. Bardenga. Witam również mojego ulubionego artystę. Przyznam, że jestem fanem twojej twórczości od bardzo dawna i mocno się utożsamiam z przekazem. Podobają mi się emocje włożone w to. Także z mojej strony ogromny props Chodzi o za to, co Dara i o robisz. jego diss, tak? Ciebie Filipek też witam, no. Okej. Miałbym parę pytanek. Jasne. Pierwsze by było do Darka. No. Daro, co uważasz o spadku wartości pieniądza względem produktu w naszym kraju? I jak uważasz, jakie kroki trzeba by było podjąć, aby zatrzymać ten proces? Nie znam się na polityce ani na gospodarce. Przykro mi bardzo. No dobrze, szkoda. No to w takim razie pytanie do Filipka. Powiem szczerze, że jeśli chodzi o twoją bitewną karierę na freestylu, to nie jestem fanem. Natomiast jeśli chodzi o muzykę, to przyznam, że również fanem nie jestem, ale sprawdzałem parę tracków z twojej płyty i muszę przyznać, że w chuj mi siadły refreny, ale paradoksalnie żaden nie był twój. Czy nie uważasz, że na plus by wyszło, gdyby podrążyć bardziej taki schemat i w przyszłości wydać płytę, na której cię nie ma? Dobre, dobre, dobre. Jest to ciekawy sposób i myślę, że można z tym coś zrobić, mordeczko. Generalnie przemyślę, jakby zaskoczyłeś mnie tym, ale jest to trafione w punkt, więc ale chociaż refreny ci siadły, więc tyle fajnie. Cieszę się, że mogłem wpłynąć na kurs, którym będziesz podążał. No bo poza tym chciałbym pochwalić stylówkę. Szkoda, że Wardenga kazał ściągnąć okulary, bo Daro przynajmniej przyglądając się w odbiciu oksów Filipka mógłby się poczuć, jakby rozmawiał z kimś wybitnie inteligentnym. I bardzo chciałem też podkreślić, że moim zdaniem nie na miejscu jest jakby wyśmiewanie Filipka, znaczy no, wyśmiewanie Dara przez Patrz, Filipka. Dla ciebie specjalnie założę okulary. Przykro o, mi. Dziękuję ci bardzo. Przykro mi sobie. Chciałem podkreślić jeszcze tylko, że właśnie nie na miejscu moim zdaniem jest wyśmiewanie Dara przez Filipka. Ale on tego nie zrozumie, on tego nie zrozumie. Gdyż wciąż Daro ma więcej zwycięstw w oktagonie niż Filipek patrzył po WBW, więc wydaje mi się, że wy możecie siebie nawzajem zrozumieć i się jeszcze zaprzyjaźnić. Dobra, dobra. Także pozdrawiam. Mogę kogoś pozdrowić? Oczywiście. Nie martw się, chciałbym pozdrawiam. Ci jeszcze tylko powiedzieć jedno słowo. Z nim to nawet by Rusin wygrał, gdyby on nie używał tych pisanek. Kto, kurwa? Jaki Rusin? Świetny Daro, nie daj się... Nie dam się, nie dam się, tak nie jak mówię, się. Ja liczę, że mimo wszystko, że jeszcze się zaprzyjaźnicie. Nie, nie, pozdrawiam na pewno nie. Pana Maksymiliana i wszystkiego dobrego, obyście dali dobrą walkę. Dziękuję. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kim jest? Krzysztof. Sylwester z tej strony. Jakie masz, Biuro Krzysztof, Interwencji pytania? Obywatelskich. Słucham? Pytania. Biuro Interwencji Obywatelskich. Ja mam kilka pytań. Znam, znam. Skąd A, mam kilka Choroszczy? Pytań. Z Białego Stoku akurat. Słucham, do kogo masz pytanie? Dobrze. No tu będzie kilka. Na przykład ja słyszałem i tu od takich wspólnik znajomych na przykład i nie wiem, czy to jest prawda, dlatego do pana Dariusza zadaję to pytanie, kieruję dla jego to. Czy to prawda, że nie chce wrócić do Polski z tego powodu, żeby w
są, po prostu jest tutaj w Polsce jakieś dziecko i obowiązek alimentacyjny nieuregulowany i jakby wrócił, to po prostu miał polskie konta i tak dalej, to by komornik zabrał dla jego wszystko. A powiedz mi, ty czasami nie walczyłeś z tym, co jeździł najebany na rowerze i przegrałeś z nim? Nie. Nie? Ze Szczeną nie walczyłeś? Nie. Na VIP MMA? Nie, ja tam bym w życiu nie poszedł. Tak? Bo jakoś ale tak może głos, pan Dariusz, głos bardzo podobny. Ale może pan, może pan Dariusz odpowiedzieć na pytanie, czy nie? Nie, to jest nieprawda. Pierdoły, gadasz i tyle. Nie, a chyba ale jestem ja pewny, że ty walczyłeś z tym najebanym, co na rowerze jeździł. Ze Szczeną, kurwa, jeszcze cię obił, kurwa. Mam tą kamerę rozpierdolę. Weź, kurwa, dobra, idź, no. Bo cię Szczeną obił i dużo gadasz, kurwa. Przepraszam bardzo. Dobra, dobra. Proszę mnie nie obrażać, bo dobra, pytanie dobra. Mam normalne. Poznaję ale, po głosie. Dlatego, dobry jesteś, dlaczego, Goguś, kurwa. Ale dlaczego pan mnie atakuje? Przegrałeś z gościem, co na rowerze najebany jeździł. Szczena, jak ty się w ogóle możesz poczuć teraz? Ale ja przegrałem, tak, ale on mi nawet czasu nie dał. A, przyznałeś się, proszę, już się przyznał. Tak, mamy go. Tak, tak, mamy ale go. Ale dobry, kurwa, potrzeb. Dobry. To jest ten, co walczył u Najmana, co ze Szczeną przegrał. Nie, no i dużo gadasz, kurwa. My się znamy, on wie, że kurwa. Dostałeś na pizdę i tyle, dobra, gościu. Dobrze, a ty dostałeś kopa, kurwa, kopa w łydkę i się przewróciłeś. No dobrze, ale posłuchaj, spadaj, posłuchaj, kurwa. Podzwonisz i wiesz, oskarżasz go, że tutaj na jakieś dziecko nie płaci, to jest ale po prostu nie, taki twój oskarżam, ślepy strzał. Ale nie, nie oskarżam, zapytałem, nie, Sylwester, panie Werdzenga, zapytałem. Ale spokojnie, ja tylko ciebie pytam, czy to jest ślepy strzał, czy faktycznie coś jest na rzeczy? Ja nie wiem, czy na rzeczy. Ja wiem jeszcze z dawnych czasów, jeszcze właśnie jak się tam przecinaliśmy gdzieś, to z takich w kuluarach chodziły takie, że nie może wrócić do Polski z tego powodu. Dlatego zapytałem. A to nie jest moja insynuacja. Nie, to jest nieprawda. Dobra, idź już, gościu, spadaj, kurwa. No dobrze, no to jeżeli to nieprawda, idź lepiej zobacz rewanż ze Szczeną, kurwa. Może ci się uda wygrać z gościem najebanym na rowerze, kurwa. Idź, gościu, kurwa. Nie rób wstydu. Nie rób się wstydu, kurwa. A proszę, Darek, nie atakuj, no taka prawda, do gościu, o czym ty gadasz, kurwa, no przejebałeś z gościem najebanym, co na rowerze jeździ, kurwa, ze Szczeną i ty chcesz coś do mnie gadać w ogóle, kurwa. Do Filipa człowieku. Mam pytanie jeszcze. Do Filipa mam pytanie, jego zdaniem, jak wiadomo, subiektywnie, żeby wymienił trzech topowych raperów, topowych w sensie takich nahypowanych, którzy mają zasięgi na przykład większe od niego, ale którzy są jego zdaniem gorsi, na przykład, nie wiem, technicznie, filmowo właśnie jakkolwiek. Czyli przereklamowanych, że mają lepsze nie, zasięgi. Nie, przereklamowanych tak nie mogę powiedzieć, ale znaczy na nie, przykład... że są na topie, na sali takiej, ale filmowo nabijają gorzej, nie? Fałki? Powiedziałbym na przykład, że uważam, że jestem lepszym raperem niż White Widow, ale nie powiem tak, bo uważam Maciasa za mega dobrego rapera i generalnie ich skład... Ale lepszego od ciebie? Nie wiem. Uważam, że jest bardzo charyzmatyczny i lubię jego muzykę. Generalnie niektóre kawałki w White Widow też lubię, ale jeżeli patrzysz na to pod kątem technicznym i tak dalej, no to uważam się za lepszego rapera. No to podaj mi też paru raperów, to jestem w stanie ci powiedzieć, od którego uważam, że jestem lepszy, a od którego jestem gorszy. Ostatnio nie wiem, Sentino jest głośno, nie wiem, o Sentino. No to uważam, że pod kątem flow jestem gorszy od Sentino, ale wydaje mi się, że jestem lepszym człowiekiem. Że lepszym człowiekiem. No dobra, to jeszcze takie szybkie, zróbmy, nie wiem, Fuck, Mary, Kill, Dane, Natsu, Linkiewicz. O matko bosko. Fuck, Mary, Kill, Dane, Natsu, Linkiewicz. Mary, Natsu, Fuck, nie mogę tego powiedzieć, a Kill, Dane. Aha, no dobra. A Darek jeszcze odpowie na jakieś pytania, czy już nie? Czy już się obraził? Odpowiedź, bo ja Darka w ogóle nie chciałem atakować, jakby to on źle zrozumiał. Dobra, weź, spadaj lepiej. Czemu ty nie chcesz odpowiedzieć gościowi na pytania? Nie będę odpowiadał na jego pytania, kurwa, bo są dziwne po prostu. Dawaj no pytanie. Dobrze, to pytanie. Ja chciałbym zapytać Darka, czy ma jakiś, czy coś w jego postaci, jeżeli to jest w ogóle postać, jest jego, bo z tego, co ja kojarzę, to tą maskę i ten sławny okrzyk, to wymyślił ci Mirek Okliński. I w ogóle właśnie ten Nie. Zapytaj się Mirka Oklińskiego, to ci powiem. Ja przyszedłem do niego, już dawno miałem taką postać wykreowaną, już wcześniej na zawodach grapplingowych, już miałem maskę, także... Wcześniej robiłeś z siebie idiota. Oczywiście wcześniej.
Aha. No dobra. To na koniec tak jeszcze proste. Jakieś słówko. Przeliterujesz słowo grzesznik? Ale ty dostaniesz w pierdol. Dopierze ten. Ja? Tak. Ale jaki intelektualny? Piątego już się widzimy. Bardzo dziękujemy za.